dotyczących w ogóle skali, znaczenia tych wyborów i też mojego startowania, bo to też myślę warto tutaj o tym powiedzieć. Oczywiście te wybory mają no, kolosalne znaczenie, podwójne, czyli stąd też decyzja władz partii, że no, dajemy te listy mocne z dwóch przyczyn. No, pierwsza przyczyna to są oczywiście ten dobry wynik do Parlamentu Europejskiego i zmiany, które powinny zachodzić w Parlamencie Europejskim. Tu mamy świadomość, że tam musi dojść do zmiany, żebyśmy spróbowali złamać ten monopol, który się przez tyle lat w Unii Europejskiej stworzył i który tak naprawdę no nie wyklucza naszego kraju ze struktury Unii Europejskiej, ale bardzo mocno nas, że tak powiem, ogranicza, czy wręcz bym powiedział, no, tworzy taki dualizm, czyli często państwa, które są inaczej traktowane i są państwa, które są traktowane zdecydowanie gorzej i tu można podawać przykłady związane z tak zwaną praworządnością, ze sprawami gospodarczymi, z polityką rodzinną i tak dalej. Jakie standardy są stosowane w jednych państwach, jakich są w drugich. Jeszcze o tym powiem. No i druga rzecz to jest oczywiście no, wybory parlamentarne krajowe. I to jest też ważny czynnik, bo te wybory tak się złożyły w tym roku, że są bardzo blisko. Zakończymy 26 głosowania i 27 rozpoczniemy przygotowania do wyboru do Parlamentu Krajowego. I ten nasz wynik, choć on nie będzie miał jeszcze całkowicie bezpośredniego wpływu na wynik listopadowych czy październikowych wyborów, ale on będzie miał takie psychologiczne znaczenie. Tym bardziej, że strona opozycyjna no, połączyła wszystkie możliwe siły, od komunistów do powiedzmy ludzi, którzy kiedyś też tam gdzieś funkcjonowali w partiach konserwatywnych, czyli wszystko. No i tak głównym ich przesłaniem nie jest udawanie, że jest jakiś program, czy jest coś, jakieś działanie. Głównym ich zadaniem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy wszelkimi dostępnymi środkami, zarówno środkami tutaj wewnątrz kraju, jak i zewnątrz. Myślę, że Państwo to obserwujecie. Trzeba to jakby w tym gronie tłumaczyć. Stąd też była decyzja o tym, że z naszej strony no, idą te osoby, które mogą no, uzyskać dobre wyniki i na całość listy będą miały docenujący wpływ. No i tutaj w naszym okręgu, jak to się mówi, padło na moją osobę. Wcześniej na zarządzie okręgowym desygnowaliśmy kolegę Grzegorza Pudena jako kandydata. Później doszło do zmiany tej decyzji. No i po prostu wykonujemy, najbardziej jak umiemy. To jest też ważne w kontekście też naszego okręgu wyborczego, nie ukrywam, bo też ważny jest wynik, jak my tutaj się, że tak powiem, w tym odnajdziemy. Okręg jest Śląsk cały, lista jest mocna, bo na 10 osób to jest 8 osób, które pełnią funkcje parlamentarne. Dwie osoby obecnie eurodeputowani, czyli pani poseł Jadwiga Wiśniewska, która jest liderem listy, pan Bolesław Piecha jest na czwórce, są ministrowie, jest minister Grzegorz Tobiszowski na dwójce, moja osoba, są posłowie, no, są radni, radna sejmiku, radny sejmiku, no i jeszcze dwie osoby, które też wzmacniają te listę, także no, lista jest mocna, no i zobaczymy, jak się rozstrzygnie. Na razie te wyniki badań sondażowych no, są dla nas korzystne, ale ta różnica nie jest za duża. Także tutaj no, jest też tak walka o to, żeby ten wynik był jak najlepszy.